Witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu w kawiarni Derevo. Przedmiotem dzisiejszej dyskusji jest pytanie, czy fizyka musi być matematyczna? Ja to pytanie zadam w kontekście życiorysu naszego prelegenta, którym jest Michał Eckstein, który ukończył fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ale studiując fizykę, tak się zakochał w matematyce, że doktorat zrobił z matematyki, ale obecnie jest zatrudniony na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czy fizykowi matematyka jest w ogóle potrzebna? Dziękuję, Michale. No właśnie, może część z Państwa przyszła tu dzisiaj, mając nadzieję, że podamy tutaj jakiś sposób, jak można tą fizykę zrozumieć bez użycia matematyki. No, niestety powiem od razu, że moim zdaniem to nie jest możliwe. To znaczy, naprawdę matematyka jest podstawą fizyki. Musimy znać matematykę, żeby poznać fizykę. A co Ci się tak spodobało w matematyce poprzez fizykę, że się zdecydowałeś na doktorat z matematyki, a nie z fizyki? W matematyce chyba. Chyba najbardziej struktury. Ale dlaczego właśnie w fizyce to nastąpiło? Myślę, że jak zacząłem poznawać różne teorie fizyczne, czy ogólną teorię względności, mechanikę kwantową, to w pewnym momencie zacząłem zauważać, że tam są pewne naturalne struktury matematyczne. Nie wiem, przestrzenie Hilberta, jakieś algebry operatorów, geometria różniczkowa i to mnie zafascynowało, właśnie te struktury. Stwierdziłem, że żeby zrozumieć porządnie fizykę, muszę najpierw zrozumieć te struktury. A pracownie fizyczne Cię nie interesowały w laboratorium z doświadczeniami? Nie, pracownie fizyczne to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Takie. A tam też była matematyka, czy nie? Rozróżniające. Tam było trochę matematyki statystycznej. Mhm. To równie ważna matematyka, równie ważna gałąź matematyczna. To do opracowywania wyników chyba. Tak, tak. Bo ja pamiętam moje pierwsze spotkanie na fizyce z matematyką, w ogóle to były pierwsze takie bardzo proste doświadczenia typu pomiaru długości przy pomocy jakichś tam urządzeń bardzo prostych, ale chodziło o dyskusję błędów i to już była matematyczna teoria błędów pomiarowych. Tak, tak. No to jest bardzo ściśle określone, jak należy pewne błędy liczyć. Zresztą może zrobię taką małą dygresję, jeżeli już weszliśmy na grunt statystyki. No, moim zdaniem to jest bardzo ważna teoria. To jest teoria, która jest często niedoceniana. Miałem kiedyś taką historię, przyszedł do mnie znajomy. Jakiś tam miał problem natury prawnej. Kwestia była w wycenie lokalu i tak dalej. I on mi pokazał pismo jakiegoś tam biegłego, który tej wyceny lokalu Ja jako matematyk się przeraziłem, jak to zobaczyłem. Znaczy to po prostu z punktu widzenia statystyki to był, no to był stek bzdur. Znaczy ta wycena nie miała żadnej wartości z punktu widzenia matematyki. Znaczy ona była taka powiedzmy plus minus 100 tysięcy złotych. Natomiast no, jak zaczęliśmy drążyć głębiej temat, okazało się, że to nie tyle sam biegły był niekompetentny, tylko po prostu ustawa na niego narzucała, że on to musi liczyć w taki sposób, który jest niezgodny właśnie ze statystyką i ze zdrowym rozsądkiem, więc myślę, że dobrze by było, gdyby tak każdy na przykład prawnik miał obowiązek, żeby taką pracownię fizyczną z opracowaniem wyników statystycznych przejść. Myślę, że to by... No tak, ale urzekły Cię struktury matematyczne, ale aż tak urzekły, że rzuciłeś fizykę? No ja fizyki nigdy nie rzuciłem tak zupełnie. Myślę, że w głębi duszy cały czas gdzieś tam byłem fizykiem i w obrębie matematyki starałem się szukać takich problemów, które są motywowane fizycznie. No, sama matematyka czysta również jest bardzo ciekawa, ale to jednak nie to. No to czy fizyka musi być matematyczna, czy może nie być matematyczna? Wydaje się, że nie. Znaczy, jeżeli byśmy próbowali fizykę zrozumieć tak nie matematycznie, jakoś intuicyjnie, to nie wiem, mamy tylko takie bardzo, bardzo naiwne spojrzenie na zjawiska i nie, wydaje mi się, że nie będziemy w stanie dostrzec żadnych głębszych prawidłowości. A jak to się wszystko zaczęło? No, fizyka jest stara, sięga już starożytnej Grecji. Czy oni od razu tak tam w przestrzeni Hilberta mieli? Widzę, że cię to rozśmieszyło.
Nie, oczywiście nie, chociaż no, ta nauka, zarówno fizyka, jak i matematyka starożytna, wtedy to było tak naprawdę jedna dziedzina wiedzy, to była, na tamte czasy to było wybitne osiągnięcie ludzkości. Natomiast to właśnie bardzo się cieszę, że poruszyliśmy ten temat, bo większość ludzi zna na przykład taką humanistów, filozofów zna fizykę arystotelesowską, no, która z punktu widzenia, powiedzmy, zastosowań była bardzo naiwna. No, to było właśnie takie bardzo powierzchowne badanie pewnych zjawisk. Natomiast z drugiej strony była bardzo ciekawa postać, o której znacznie mniej się wie, tak w popularnym ujęciu, mianowicie Archimedes. Głównie nam się kojarzy z takim, prawda, jakąś wanną, prawem wyporu i tak dalej, natomiast no, on zrobił dużo więcej. On, myślę, że zaczął taką prawdziwą fizykę, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, natomiast no, na przykład traktaty Archimedesa są dużo bardziej matematyczne. Tam są diagramy, tam są wzory, tam są pewne konkretne wyliczenia. No i co najważniejsze, ta fizyka Archimedesa, przez to, że była oparta na matematyce, była dużo bardziej skuteczna, bo on nie dość, że potrafił pewne zjawiska opisywać, dochodzić do pewnych praw, no to potem mówił, dobrze, no to jeżeli mam takie prawo, to powinienem móc zbudować na przykład jakąś maszynę i ona będzie tym prawom podlegać. No i brał i to robił i to faktycznie działało. No i tu jest taka uwaga, że fizyka Arystotelesa, która przez kilka wieków panowała, dzisiaj jest zabytkiem historycznym. Natomiast fizyka Archimedesa w podręcznikach fizyki, tych pierwszych rozdziałach, maszyny proste i takie elementarne rzeczy ze statyki, to prawa Archimedesa nadal się uczy. No właśnie. Więc to było i skuteczne, i trwałe. Tak, tak. No więc, no, moim zdaniem to świadczy o tym, że właśnie jednak prawdziwa droga do fizyki wiedzie przez matematykę i że to jest coś głębszego. No ja czytałem, ja już nie wiem, ze 2 lata temu pewnie, książkę Dukaja, Inne pieśni. To jest bardzo ciekawa książka, mianowicie science fiction, która idea jest taka, że autor całą intrygę tej książki oparł na fizyce, ale jego świat opisywany jest fizyką Arystotelesa. I tutaj trzeba było rzeczywiście inwencji literackiej, żeby kazać tej fizyce funkcjonować, bo ona naprawdę, tak powiedziałeś, nie funkcjonuje. Opisuje pewne rzeczy jakościowo i koniec. Przemawia trochę do naszej wyobraźni. Wydaje się, że wyjaśniliśmy dane zjawisko, ale to nie funkcjonuje. Natomiast w książce Dukaja wszechświat jest wypełniony eterem, statki kosmiczne pomiędzy Ziemią i Księżycem poruszają się w eterze przy pomocy specjalnych takich wioseł. Ale to właśnie do tego trzeba fikcji literackiej. Skądinąd zresztą bardzo zabawny i pouczający pomysł Dukaja. Brzmi bardzo ciekawie, niestety nie znam tej pozycji Dukaja, ale... Inne pieśni się nazywa. Inne pieśni. Tak. To jest właśnie inna pieśń. Właśnie tak, tak. No i jak powoli dochodziliśmy do tej matematycznej fizyki? No właśnie, zaczęliśmy od Archimedesa, natomiast no, później ta matematyczność fizyki no, coraz bardziej nam się ujawniała i w pewnym momencie nastąpił jakiś taki nawet rozłam. Do pewnego stopnia można mówić o tym, że fizyka i matematyka szły równolegle. Znaczy te problemy w matematyce były tak naprawdę problemami dla konkretnych fizycznych układów. No i odwrotnie, prawda? To nie zawsze chyba. No, Euklides. Tam jest, tak. To byśmy powiedzieli, że to jest raczej czysta matematyka. Elementy no, tak, Euklidesa. No, tak, ale z drugiej strony, no, czy to właśnie nie brało się głównie z potrzeby opisu świata? Z tego, no żeby... tak się zaczęło, bo geometria się zaczęła od pomiarów gruntów tak, w Egipcie. Tak. Jak Nil zalewał rzeki, grunty i niszczył graniczne słupki między właścicielami. Trzeba było co roku dokonywać nowych pomiarów i stąd powstała geometria, jak nazwa wskazuje, mierzenie Ziemi. I
czyli ona wyrosła z zastosowań, ale u Euklidesa to jest nauka abstrakcyjna. Widocznie on też zainteresował się strukturą. Pewnie gdyby studiował fizykę, to by zrobił doktorat z matematyki. Całkiem prawdopodobne. Natomiast już później, powiedzmy gdzieś tam za czasów Newtona, to matematyka i fizyka zaczęły się, no może nie tyle rozchodzić, co zaczęły się pojawiać problemy, które no niejako były problemami czysto matematycznymi, właśnie takimi abstrakcyjnymi. No i w tej chwili to już poszło dużo dalej. Rachunek różniczkowy, który powstał na użytek mechaniki, tak, u Leibnica i u Newtona, i on funkcjonował bardzo dobrze, ale w praktyce. Natomiast jak zaczęto grzebać we fundamentach, w podstawach, no to okazało się, że podstawy, które ufundował Newton, są niewystarczające. Matematycy się do tego wzięli i to była już czysta matematyka. No, i to troszkę trwało, prawda, zanim udało się dokładnie zdefiniować pojęcie granicy. W XIX wieku, tak. Tak, tak, to wszystko trwało. No dobra, prawie dwa wieki, prawda? To co, czyli zgadzamy się, że musi być matematyczna. No, wygląda na to, że musi. Ale ja bym zadał pytanie, dlaczego? Dlaczego? Znaczy... Zależy, jakbyś chciał to pytanie sformułować, czy to jest pytanie... Tak, jeżeli pytamy, czy możliwa jest fizyka bez matematyki, może powiedziałbym, że nie. Może sprecyzuję swoje pytanie, bo ono było źle sformułowane. Na źle sformułowane pytania przyroda nie odpowiada i Michał miał prawo też nie odpowiedzieć. Natomiast, bo pytania dlaczego fizyka nie stawia, w ogóle nauka nie stawia. Dlaczego na przykład, ja wiem, ładunki jednoimienne się odpychają. Bo to, no, takie jest prawo przyrody. Ale jak uzasadnić to, że fizyka musi być matematyczna, to znaczy, co zawdzięczamy temu faktowi, że fizyka jest matematyczna? Znaczy, to co zawdzięczamy, no to że to po prostu działa, prawda? No właśnie. Możemy to realnie wykorzystywać, pewne zjawiska. Jeżeli użyjemy opisu matematycznego, potrafimy je potem wykorzystać do naszych celów. To znaczy, że no, rozumiemy podstawy tych zjawisk. Natomiast jeżeli pytasz, dlaczego świat jest matematyczny, okay, nie wiem, obawiam się, że nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jest to tajemnica, jest to zaskakujące. Bo tu są dwa pytania. Dlaczego świat jest matematyczny i dlaczego fizyka jest matematyczna? To jest przedmiot naszego dyskursu. Fizykę to jednak myśmy tworzyli. Tak, tak. Fizyka jest pewnym naszym opisem świata. Moim zdaniem to, że fizyka jest matematyczna, w sensie fizyki, w sensie naszego opisu świata, wynika z tego, że świat jest matematyczny. Ponieważ no, w szczególności my też jesteśmy elementami tego świata. Więc no, siłą rzeczy, jeżeli świat jest matematyczny, to i my jesteśmy w jakiś sposób matematyczni, więc ten matematyczny sposób myślenia jest jakoś wbudowany w naszą naturę. Więc nic dziwnego, że tak, a nie inaczej próbujemy. Nic dziwnego, że to działa, skoro świat jest matematyczny i my myślimy matematycznie. Czyli głównym argumentem za tym, że fizyka musi być matematyczna, jest to, że wtedy działa, a bez matematyki nie działa. A jak to jest we współczesnej fizyce? Bo trochę już do Archimedesaśmy się odwoływali, dźwignie działają, maszyny proste, tak, tak. Porówni pochyłe i ciało spada z taką prędkością, takim przyspieszeniem, jak Archimedes każe. Ale to są takie prościutkie eksperymenty. Tak, no, myślę, że w tym momencie ten związek między fizyką a matematyką stał się jeszcze bardziej fascynujący, bo o ile wcześniej no, mieliśmy pewne zjawisko fizyczne, które obserwowaliśmy, coś tam sobie zmierzyliśmy, właśnie jakieś spadające kulki i tak dalej, no i potem próbowaliśmy, dobrze, to może takie równanie, może takie, jakoś to opiszemy. A teraz trochę się zmienił, no, może nawet paradygmat. Niektórzy fizycy teoretycy po prostu biorą pewną strukturę matematyczną, na przykład strukturę ogólnej teorii względności, no i zaczynają ją badać czysto matematycznymi sposobami, no i po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że no, ta struktura ma pewne własności i jeżeli
tej struktury używamy do opisu danego zjawiska, to znaczy, że to zjawisko no, musi zachodzić w taki, a nie inny sposób. I po prostu na podstawie badania samej struktury matematycznej możemy przewidywać nowe zjawiska. Nie wiem, no może taki najbardziej powiedzmy znany przykład nowożytny i spektakularny, no to jest na przykład odkrycie bozonu Higgsa. To Higgs wymyślił sam ten mechanizm spontanicznego łamania symetrii tego dodatkowego pola skalarnego. To było bodajże w latach 60. To była pewna koncepcja teoretyczna. On po prostu no, badał strukturę matematyczną teorii pola. No i mu wyszło, że jeżeli będzie miał takie pole, a nie inne i będzie miał taki potencjał, a nie inny, no to wtedy zajdzie takie ciekawe zjawisko, że ta symetria się może spontanicznie złamać i właśnie ta masa zostanie niejako wygenerowana. Notabene Higgs wspominał o tym, że te pierwsze jego artykuły zostały odrzucone z Physical Review jako takie koncepcje właściwie teoretyczne i zbyt abstrakcyjne i do niczego nieprzydatne. No, po 50 latach okazało się, że to są koncepcje no, na miarę Nagrody Nobla. Myślę, że no, to mnie fascynuje w tym związku fizyki z matematyką, że potrafimy badać matematykę i na tej podstawie no, dowiadujemy się czegoś o fizyce. No dobrze, skoro zaczęliśmy od takich troszkę osobistych rzeczy, to nad czym teraz pracujesz? Jaką strukturę matematyczną obrabiasz? Tak, ja ogólnie zainspirowany twoimi książkami zabrałem się za tak zwaną geometrię nieprzemienną. No to jest bardzo abstrakcyjna struktura matematyczna. Działa? Jeszcze chyba nie. Jeszcze chyba nie. Znaczy, ja bym powiedział, że działa, ale jeszcze nie rozumiemy jak. Wydaje się, że to jest dobra droga z punktu widzenia właśnie czystej matematyki, że badamy pewne struktury i zauważamy pewne podobieństwa między teorią Einsteina i teorią kwantów na poziomie bardzo, bardzo abstrakcyjnej matematyki, no, ale okazuje się, że jest pewna struktura właśnie, taka geometria nieprzemienna, która no, na jednym końcu ma gdzieś tą geometrię einsteinowską, na drugim końcu ma mikroskalę, teorię kwantów, więc jest nadzieja, że uda się to wszystko zunifikować w ramach tej jednej struktury. Więc ja się zajmuję tym, żeby badać tą strukturę matematycznie i na tej podstawie wnioskować o fizyce. Konkretnie zajmuję się teraz pojęciem przyczynowości. A przyczynowość przecież nie ma wiele wspólnego z matematyką. Prowokujące pytanie. No, słusznie. No bo okazuje się, że ma, tak. Znaczy, z punktu widzenia matematyki to można powiedzieć, że przyczynowość to jest pewna relacja porządku, tak zwanego relacja częściowego porządku na punktach, zbiorze punktów, czyli zdarzeń czasoprzestrzeni. To jest relacja częściowego porządku, bo nie każde zdarzenia są ze sobą związane, nie dla każdych możemy tą relację napisać, no ale dla tych, dla których możemy, to właśnie jest równoważne temu, że one są ze sobą przyczynowo związane. Więc to jest bardzo ścisłe pojęcie matematyczne. Jeśli zdarzenie P jest przyczyną Q, to czy Q może być przyczyną P? Odwracać się? No nie, bo jedno jest w przyszłości drugiego, to wtedy no mamy. Ja słyszałem takie powiedzenie, że czasem może być tak, że skutek idzie, że przyczyna następuje po skutku. I to jest wtedy, gdy lekarz idzie za trumną swego pacjenta. No właśnie. Znaczy, to jest bardzo ciekawy problem, bo znowu, tutaj z kolei to jest ciekawy problem między fizyką a matematyką, bo jeżeli matematycznie spojrzymy na takie pojęcie czasoprzestrzeni, okazuje się, że w ogólności możemy tam mieć tak zwane zamknięte krzywe czasowe, czyli właśnie możemy wracać do danego punktu i wyprzedzić przyczynę. Ten skutek może wyprzedzić przyczynę. No to prowadzi oczywiście do całej masy paradoksów, więc no, jest takie ogólne przekonanie, że fizyczne czasoprzestrzenie powinny być pozbawione takich zamkniętych krzywych. No to prowadzi do paradoksu, bo gdyby takie krzywe były i gdybym ja się na takiej krzywej znalazł, to mógłbym zabić swojego ojca, zanim się począłem. No właśnie. Więc fizycznie należy takie rozwiązania wykluczyć, no chociaż właśnie, ponieważ teoretycznie może by były. Szczęśliwie nie obserwujemy tego typu zjawisk.
No, dlatego też je wykluczamy, ale to jest ciekawe, że wykluczamy je właśnie z punktu widzenia fizyki, a nie matematyki. Wydaje mi się, to znowu jest moje osobiste przekonanie, że za tym idzie coś głębszego, to znaczy w tej matematyce gdzieś to musi być wbudowane, ale na razie jeszcze nie rozumiemy do końca w jaki sposób. Jakieś nieodwracalność czasu albo coś takiego? No właśnie jakoś w tym kierunku, coś że związane z entropią, z strzałką czasu. Tak, ale zaczęliśmy rozmawiać o przyczynowości i o matematyce. Powiedziałeś, że przyczynowość jest relacją uporządkowania, ale myślę, że w przyczynowości jest coś więcej niż tylko porządek, że przyczyna, potem skutek, że w przyczynowości jest jakiś związek dynamiczny. Tak, tak. Znaczy to właśnie, tak jak dzisiaj zauważył profesor Sokołowski po moim wykładzie, właśnie to, o czym mówisz, że ta przyczynowość to jest trochę więcej niż ta matematyczna relacja. Musimy mieć pewną dynamikę w naszej teorii, na przykład dynamikę teorii Einsteina. Która też jest matematyczna. Która też jest matematyczna, oczywiście. Natomiast no, jeżeli zmienia się nam dynamika, to zmienia się nam przyczynowość. Dobrze, to ja teraz podrążę troszkę w innym kierunku. Mianowicie zajmujesz się geometrią nieprzemienną. W geometrii przemiennej na ogół pojęcia lokalne nie mają sensu. To znaczy w tej chwili szklanka stoi tutaj, a tu nie stoi, bo jest pojęcie punktu, pojęcie lokalizacji. W geometrii nieprzemiennej nie ma pojęcia punktu, są tylko pojęcia globalne. Jak sobie wyobrazić przyczynowość bez lokalności? No bo jednak przyczyna musi być tu, a tu jest przyczyna, a tu jest skutek, coś się dzieje w miejscu jakimś. Właśnie to jest... A w geometrii nieprzemiennej wydaje się, że nie ma miejsc, natomiast o przyczynowości się mówi. Jak to jest możliwe? Tak, otóż tak, po pierwsze, no to jest bardzo słuszna uwaga, że właśnie taka geometria nieprzemienna prowadzi do bardzo poważnych problemów koncepcyjnych, ponieważ nie ma naturalnego pojęcia punktu, również nie ma naturalnego pojęcia czasu, co również widać w twoich modelach. Czas składa się z chwil, a chwila to jest, no właśnie, to jest punkt. To jest dokładnie punkt. Punkt. Zdarzenie to jest punkt czasoprzestrzeni, prawda? Więc no właśnie, jak tutaj mówić o związku przyczynowo-skutkowym, no, koncepcję, którą myśmy zaproponowali z moim współpracownikiem z Belgii, mówi o tym, że no dobrze, nie mamy punktów, ale to, o czym możemy mówić, to są stany. Mamy jakiś układ fizyczny i możemy mówić stan o jego robi stanie. Za punkt? Tak, w pewnym sensie robi za punkt. To jest znowu uzasadnione matematycznie, bo jeżeli ja będę miał geometrię przemienną, to wtedy moje stany właśnie dokładnie będą punktami. Jeżeli geometria będzie nieprzemienna, no to wtedy to będzie coś bardziej skomplikowanego, jakiś układ kwantowy. Ale co, one mają bardzo na dobrze... takie porównanie, że żeby przybliżyć pojęcie stanu. Punkt w tym pokoju, no to jest na przykład ruch tego stołu, to jest jakiś punkt. Natomiast stan, jaki w tej chwili panuje tutaj, to jest, wszyscy są zasłuchani w twoje słowa, to jest stan pewien zasłuchania. Za chwilę może wszyscy zasną, będzie inny stan. I stan jest, mi się wydaje, czymś globalnym, nielokalnym, bo dotyczy w jakimś sensie całości. Czy ta intuicja przenosi się na geometrię nieprzemienną, przynajmniej w jakimś sensie, czy jeszcze tam jest bardziej abstrakcyjnie? Wydaje mi się, że to jest dobra intuicja. Znaczy to właśnie dobrze jest myśleć o tych przestrzeniach jako takich coś, co możemy opisać tylko globalnie. Nie potrafimy rozróżnić punktów, nie potrafimy rozróżnić pojedynczych obiektów, możemy tylko na to spojrzeć globalnie, co nie znaczy, że właśnie ten globalny opis nie pokazuje jakiejś, nie może prowadzić do jakiejś nietrywialnej dynamiki, bo właśnie to jest dynamiczne, że najpierw słuchacze stany słuchają, a potem zasypiają, prawda? To jest proces dynamiczny, więc no stąd też nasz pomysł, że można próbować mówić o przyczynowości, w sensie, że jeden stan na przykład poprzedza drugi i jest niejako przyczyną drugiego. I to się daje opisywać? I to się daje opisywać, daje się opisywać matematycznie. No i niedawno okazało się, że to
może mieć zastosowanie do fizyki takie bardzo, bardzo konkretne. Że to może działać. Że to może działać, właśnie. Jakie to jest to zjawisko, w którym to może zadziałać? Ha, no to jest bardzo enigmatyczne zjawisko. Bardzo trudne do opisania. Ja sam studiowałem je przez pół roku i no i dzisiaj nie uniknąłem kłopotliwych pytań ze strony członków Polskiej Akademii Umiejętności. To jest zjawisko, które Schrödinger nazwał Zitterbewegung, czyli po polsku powiedzielibyśmy, nie wiem, może taki chybotliwy ruch elektronu. No otóż z grubsza chodzi o to, że tak, elektron jest cząstką masywną, no więc zgodnie ze szczególną teorią względności powinien się poruszać z prędkością mniejszą niż prędkość światła. Natomiast jeżeli na gruncie mechaniki kwantowej, takiej relatywistycznej, zadajemy pytanie, jaka jest prędkość chwilowa tego elektronu, no okazuje się, że odpowiedź jest plus minus prędkość światła. No więc wydaje się, że jest to jakiś paradoks, no bo mamy sprzeczność między teorią kwantową a teorią Einsteina. No okazuje się, że to jest bardzo, bardzo subtelne, znaczy po prostu samo pytanie o położenie dla elektronu nie jest do końca dobrze zdefiniowane, ponieważ on ma jeszcze spin. Czyli ma jakieś takie dodatkowe stopnie swobody. I to, jak my pytamy o położenie, tak jakbyśmy to chcieli sobie wyobrażać, to tak naprawdę nam miesza pojęcie tego jego położenia w czasoprzestrzeni i tego jego stanu spinowego. Stanu właśnie. Właśnie stanu. Właśnie stanu. No i stąd pomysł, że no, punkty to za mało, bo mamy pewne wewnętrzne stopnie swobody, ale stany... Czyli oprócz punktów na drodze elektronu, tak troszkę z przybliżeniem, trzeba jeszcze uwzględnić stany, a właściwie punkty włączyć do stanów może. Tak. No czy na stany to można... zastąpić punktami. Właśnie, można na to patrzeć z dwóch stron. Po pierwsze, można na to patrzeć, że dodajemy do punktów jakieś stany wewnętrzne, albo patrzeć tak, że mamy stany, i spośród tych stanów wyłaniamy te, które nam odpowiadają punktom w tym konkretnym modelu. No i co z waszego modelu wynika dla tego Zitterbewegung? No, okazuje się, że nasz model, który był takim czysto matematycznym modelem, dostaliśmy w pewnym momencie bardzo konkretną liczbę. Pi przez 2m. Coś bardzo, bardzo konkretnego. Jak dla matematyka, który zajmuje się bardzo abstrakcyjnymi pojęciami, taka liczba, no to było pewne objawienie. No i pewnego dnia, pewnego wieczoru zdałem sobie sprawę, że to jest dokładnie taka sama liczba, jak okres tych oscylacji Zitterbewegungu. I no, sięgnąłem do książki Penrose'a, Droga do rzeczywistości, wszystkim ją gorąco polecam. I tam znalazłem właśnie taki zygzakowy model elektronu, no, który okazało się, że pięknie koresponduje z tym, co myśmy wyliczyli. No ale okazuje się, że my możemy pójść nawet krok dalej, no i rozważać pewne bardziej skomplikowane układy, na przykład jak ten elektron będzie oddziaływał z jakimś tam polem skalarnym, na przykład z takim polem Higgsa. No bo wiemy, że on ma masę, no ale ta masa to tak naprawdę pochodzi od pola Higgsa, więc możemy go sobie sprzęgnąć do tego pola Higgsa i zobaczyć, jak w takim razie ta częstość oscylacji się zmieni. No i to z naszej teorii się da wyliczyć konkretnie. No a to teraz by trzeba, jak się da wyliczyć, mamy liczbę, to trzeba wykonać doświadczenie, wykonać pomiar i zobaczyć, czy w ramach błędu te liczby z pomiaru zmierzyć. I z teorii się pokrywają. No właśnie, te pomiary w nowoczesnej fizyce, w teorii pola są przeważnie bardzo skomplikowane i niezmiernie kosztowne. No, na przykład odkrycie bozonu Higgsa, no to jednak była inwestycja no, rzędu miliardów dolarów i pracy no, tysięcy ludzi. Natomiast w tej chwili pojawiła się bardzo ciekawa taka gałąź wiedzy, czy też metody fizycznej, tak zwane symulacje kwantowe. Otóż sprawa polega na tym, że jeżeli policzymy sobie, jaka powinna być ta prędkość oscylacji dla elektronu i zadamy pytanie, dobrze, czy możemy te oscylacje jakoś zobaczyć, okazuje się, że ta prędkość oscylacji, częstość oscylacji to będzie okres jest rzędu 10 do minus 21 sekundy, czyli strasznie, strasznie szybko to oscyluje. No, najkrótsze impulsy takie świetne, jakie potrafimy generować, to jest rzędu 10 do minus 18, czyli ciągle nam brakuje trzech rzędów wielkości. Więc wydaje się, że na razie jest to poza zasięgiem, żeby zmierzyć te oscylacje, bo no, patrzymy na to tylko jako na coś uśrednionego. Ale
właśnie powstała dziedzina kwantowych symulacji, gdzie ludzie zaczęli się zastanawiać, no dobrze, jeżeli mamy pewien układ, którego nie potrafimy zaobserwować, ale może potrafimy zrobić układ analogiczny i zasymulować, prawda? Czy tak jakbyśmy budowali sobie, powiedzmy, taki mniejszy model. Zamiast brać rzeczywisty elektron, to spróbujmy sobie zbudować taki elektron. No jak to zbudować? To jest no bardziej skomplikowane. Trzeba po prostu wziąć pewien układ, który ma dokładnie takie same stany jak elektron i którego dynamika będzie dokładnie taka sama jak dynamika elektronu. Przy czym wielkości, które się pojawiają... Znaczy zbudować z matematyki taki układ. Nie, zbudować z elementów układów fizycznych, na przykład... Ale jak zbudować? W komputerze? Nie, zbudować na stole, w laboratorium, na przykład ze spułapkowanych jonów. Aha. To jest teraz taka nowoczesna moda, bierzemy sobie jon i go pułapkujemy, tak żeby on nam się nie ruszał, jest w bardzo niskiej temperaturze. Czyli co, zamiast elektronu robimy coś większego? Tak, zamiast elektronu robimy coś większego. Właśnie taki model, tylko chcemy go... Taki model, no zazwyczaj modelujemy duże rzeczy i nie wiem, robimy model samochodu, który jest mniejszy. Tutaj robimy w drugą stronę. Mamy coś bardzo małego, ale robimy model, który jest większy. Odpowiednio większy i gdzie możemy coś realnie zmierzyć. No i na przykład takim modelem może być właśnie taki spułapkowany jon, który sobie potem jakoś możemy wzbudzać laserami, on będzie drgał i tak dalej. No i okazuje się, że dynamika takiego jonu spułapkowanego jest analogiczna do dynamiki takiego swobodnego elektronu. No i w związku z tym te wszystkie takie ciekawe zjawiska typu na przykład Zitter-Bewegung można zaobserwować dla jonu. No i to faktycznie zostało zrobione. I to są najnowsze zupełnie badania sprzed 2 lat. No tutaj ja chciałbym taką filozoficzną małą stawkę zrobić. Mianowicie czasem się mówi, że my obserwujemy świat zmysłami, a przyrządy fizyczne są przedłużeniem zmysłów. I matematyka opisuje świat w przybliżeniu, jak gdyby tak no, aproksymuje to, co my widzimy. Otóż w świetle tego, co mówisz, nic bardziej fałszywego, bo proszę zwrócić uwagę na dokładność. Nasze oko rozróżnia, nie pamiętam dokładnie, ale rzędu zdaje się dziesiątych milimetra, a jak ktoś ma kiepski wzrok, to mu się bardziej jeszcze wszystko zlewa, ale nawet przy dobrym wzroku to są ułamki milimetra, gdzie nasz wzrok rozróżnia przedmioty jeszcze jako różne. Natomiast tutaj Michał podał liczbę, że gdy chodzi o okres pomiaru, potrafimy dzisiaj mierzyć 10 do minus 18 tak. centymetra, czyli 1 podzielone przez 1 i 18 zer, taki ułamek centymetra, więc to nasze zmysły z grubsza przybliżają i to bardzo grubo przybliżają rzeczywistość. Natomiast matematyka i fizyka widzi znacznie bardziej precyzyjnie i penetruje tę rzeczywistość rzeczywiście no tak jak promienie rentgena ludzkie ciało. No właśnie tak. Myślę, że to jest bardzo dobre porównanie. Znaczy, dla mnie matematyka jest takim pewnym rodzajem doskonałego mikroskopu. Mhm. Czyli jeżeli ja poznam tą strukturę matematyczną, wówczas mam wgląd w strukturę tej teorii fizycznej na dowolnej skali, ponieważ rozumiem strukturę. I nawet się nie muszę przejmować dokładnością pomiaru, bo pomiar sięga do 10 do minus 18, a ja wiem, co się będzie działo do 10 do minus 21. Tak jest. Dobrze. To jest chyba dobry moment, żeby oddać głos może widowni, czy jakieś pytania, sugestie i uwagi. Bardzo proszę, czy ktoś chce coś powiedzieć? Bardzo proszę. Zaskakuje mnie, że nie korzystam z możliwości zapytania. Ja mam głównie pytanie, ale nikt nie pyta, to zapytam. Były dwa razy wspomniane, była teoria statystyczna przy opracowaniu wyników pomiarów i była też mowa o stopniu czasu, czyli w drugiej zasadzie termodynamiki. To mają być matematyczne teorie, gdzie wszystko jest niepewne tam przy pomiarze zawsze mamy jakiś poziom istotności, pewności nigdy nie mamy, a kierunek upływu czasu bazuje na czymś, co w ogóle jest trudne, jest uchwytne. To jest takie trochę prowokacyjne pytanie. Druga zasada termodynamiki, to jest matematyczna teoria w ogóle. Dziękuję. Tak, to znaczy
Ja, czy statystyka jest matematyką? Tak, statystyka jest matematyką. Znaczy, wydaje mi się, że to właśnie patrzyłbym na to z drugiej strony. To znaczy, statystyka to jest sposób matematycznego ujęcia tego, że my nie potrafimy wszystkiego idealnie, dokładnie zmierzyć. Prawda? No to ja może dorzucę do tego pytania coś, mianowicie z czymś takim, co jest zupełnie się wydaje, wymyka matematyce, to jest kompletny chaos. A teoria chaosu jest teorią matematyczną. Tak, to znaczy mamy zjawiska z tak zwanego chaosu deterministycznego, no właśnie, prawda? Czyli powiedzmy matematyka, z punktu widzenia matematyki wiemy dokładnie, mamy pełen determinizm, mamy dane początkowe, wiemy dokładnie, jaka będzie ewolucja, ale jeżeli mamy minimalne nawet zaburzenie danych początkowych, wówczas ta ewolucja nam się rozjeżdża i po pewnym momencie już nie potrafimy tak naprawdę nic powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o termodynamikę, to tutaj myślę, że znowu to jest głównie problem naszego widzenia świata. Może jest tak, że po prostu ta strzałka czasu i ten upływ czasu to jest jakieś takie zjawisko efektywne, które my tak postrzegamy, a nie inaczej, bo tak jesteśmy, nie wiem, biologicznie skonstruowani, że się starzejemy. Natomiast fundamentalnie, jeżeli na poziomie fundamentalnym na przykład nie ma upływu czasu, no to jak to należy rozumieć? Na przyczynowość. Przyczynowość bez kierunku czasu? No właśnie, możemy mówić o przyczynowości, tak jak w modelach, które Michał rozważa, jest możliwa ewolucja bez czasu. Jest pewien jakiś inny parametr. Nie ma czasu, ale coś się zmienia. Jakoś tą zmianę możemy kwantyfikować. No to właśnie, tak jak mówisz, zmieniają się stany układu. Jest równanie dynamiczne na stany. To jest bardzo nieintuicyjne, ale jest to możliwe i jest to rozsądne. Ja bym powiedział tak, że nauka się rozwija, zwłaszcza matematyka, uogólnieniami. Że tworzy się teorie coraz bardziej ogólne. Na przykład geometria nieprzemienna jest uogólnieniem zwykłej geometrii. I to działa także w fizyce. Można powiedzieć, że mechanika kwantowa jest w jakimś sensie uogólnieniem, w fizyce czasem, w matematyce czasem mówią deformacją, ale to jest pewien rodzaj uogólnienia teorii klasycznej i tak samo pojęcia ulegają uogólnieniu. Więc może być tak, że pojęcie przyczynowości, które obowiązuje gdzieś na poziomie fundamentalnym, nie jest dokładnie pojęciem przyczynowości z makroświata, tylko jego uogólnieniem. Tak samo może być z czasem, że czas taki makroskopowy może być uogólnieniem czegoś bardziej podstawowego, jakiegoś dynamicznego procesu. Proszę, jeszcze jakieś pytania? Przebyli ogromną drogę tej dyskusji krótkiej od Euklidesa, od geometrów starożytnych po twórców teorii geometrii nieprzemiennej. Ale ja miałem ochotę zawsze na początku tej dyskusji zadać pytanie, a co to jest matematyka? To jest pytanie nietrywialne w pewnym momencie. Wtedy się, bym powiedział, zaczęła, kiedy ludzie nauczyli się dowodzić twierdzeń. Kiedy się nauczyli dowodzić twierdzeń, to odkryli, że to, co można tą drogą uzyskać teoretycznie, realizuje się w przyrodzie, prawda? Wobec tego na pytanie, czy fizyka, no to na początku było to zadane pytanie, musi być matematyczna, czy na czym to polega, że ona jest matematyczna, kiedy się to zauważa? No, zauważa się wtedy, kiedy pewne odkryte, celowo mówię, odkryte twierdzenia, czy odkryte fragmenty matematyki zaczynają łączyć pewną całość, zdawałoby się bardzo odległe obszary poznania fizycznego. No, mamy te same równania, które opisują fizykę subatomową fizykę jądrową i zjawiska w makroświecie. A to każdy student fizyki zna.
to, co bym nazwał matematycznością fizyki. Dla kogoś, kto naprawdę w życiu codziennym przeprowadza realne doświadczenia, boryka się z własnymi właściwościami aparatury, żyje powiedzmy na poziomie stosunkowo niskim w porównaniu z twórcami zaawansowanych teorii i ma do czynienia z tymi teoriami w tym momencie, kiedy widzi pewne zjawiska unifikacji praw przyrody. Że to samo równanie nagle odkrywa, że ono opisuje równanie odkryte niezależnie na papierze gdzieś tam. No i teraz oczywiście pytanie, dlaczego tak jest? No to na to można, nie wiem, czy dlatego, że zarówno umysł odkrywający te równania jest częścią tego świata, który sam bada. Znaczy to jest, czy to można tutaj poszukiwać odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest? Że my jednak, cały czas pracujemy w pewnym zamkniętym układzie. Ten umysł, nawet na poziomie, nie wiem, neuronu, czegokolwiek, tak jak to funkcjonuje w głowie, jest częścią tego samego układu. Układ sam siebie opisuje w pewnym momencie. Czy tu nie należy poszukiwać tej odpowiedzi, która była na początku tej zadania? No, myślę, że właśnie zgodziłbym się z tym poglądem, tak też ja osobiście na to patrzę, że świat jest matematyczny, dlaczego nie wiemy tak naprawdę, ale ponieważ my jesteśmy elementami tego mózg świata. Mózg jest matematyczny. Mózg jest również w pewnym sensie matematyczny, więc no, nic dziwnego, że to jest nasza droga, że tędy, że to działa, no bo musi, bo jesteśmy elementami tego samego układu i de facto opisują nas te same prawa. No właśnie, co by to znaczyło, że jest matematyczny? Że jest częścią tego świata, w którym matematyka działa. Po prostu matematyka działa w naszym umyśle tak samo. Coś chciałem ważnego powiedzieć, ale mi uleciało. Matematyczny umysł zawiódł. Czy jeszcze jakieś są uwagi? Ja chciałem zapytać o pojęcie entropii, bo tą entropię, którą znamy z fizyki klasycznej, a czy definiuje się może jakoś entropię na gruncie teorii kwantowej? I czym tam jest entropia? Tak, to znaczy właśnie. Nie jestem specjalistą od entropii, ale wiem, że entropię można definiować dla układów kwantowych właśnie przez przestrzeń stanu, właśnie dla konkretnego stanu. Można mówić, jaka jest entropia danego stanu. To bo jest entropia tak zwana, jest funkcją stanu. Tak, to jest entropia, tak zwana entropia von Neumanna. I to mniej więcej, no stany, z grubsza mówiąc, mamy tak zwane stany czyste i stany mieszane. Stany mieszane, stany czyste to są w pewnym sensie takie wyidealizowane stany. Właśnie na przykład lokalizacja cząstki w jednym punkcie. Natomiast no, tak naprawdę mamy do czynienia ze stanami mieszanymi, czyli takimi, które w jakiś sposób obejmują, wyrażają naszą niewiedzę o układzie, o tym, że my nie wiemy, czy ta cząstka jest dokładnie tutaj, czy może troszkę dalej, czy może tutaj troszkę jest taka rozmyta, prawda? Wtedy mamy do czynienia ze stanem mieszanym. No i tutaj możemy pytać, jaka jest entropia tego stanu mieszanego i znowu no, to jest związane z tym, jaką mamy informację o układzie. Wiesz, entropia jest związana z pojęciem informacji, więc no, im bardziej mamy mieszany stan, tym mniej mamy informacji, bo on jest bardziej rozmyty i mniej wiemy, prawda? Im bardziej jest zlokalizowany, tym więcej mamy informacji. Ale pojęcie entropii uogólnia się ładnie w teorii grawitacji. Jest coś, co się nazywa entropią grawitacyjną. To jest głównie eksploatowane dzisiaj przez Penrose'a. Hawking, Bekenstein się tym zajmowali. No i przypuszcza się, a właściwie no, prace niektóre idą w tym kierunku, żeby wykorzystać to pojęcie entropii grawitacyjnej jako łącznika pomiędzy teorią grawitacji a mechaniką kwantową.
To jest no, ciekawe zagadnienie. Entropia czarnych dziur. Entropia czarnych dziur na przykład, tak. Prawo termodynamiki, prawa termodynamiki uogólnione do dynamiki czarnych dziur właśnie. Chyba to jest takie. Czy tam by nie tak. Należało ewentualnie poszukiwać odpowiedzi? Ja nie jestem pewien, nie jestem od tego. Tak. Jest tam jakieś mnóstwa też konkretne, ale jeżeli już, to bym gdzieś tam szukał. Padło tutaj pytanie w czasie tej dyskusji, czy fizyka musi być matematyczna, i pytanie padło, a co to jest matematyka? Czy potrafiłbyś, to jest trudne pytanie, takie pytanie, co to jest zawsze, i potem trzy kropki, to jest trudne zawsze pytanie. Tak. Pan powiedział, że matematyka się zaczęła wtedy, kiedy nauczyliśmy się dowodzić twierdzeń. No, myślę, że to jest bardzo głęboko filozoficzne pytanie. Tak. Z filozofii matematyki. Z filozofii matematyki. No pytanie, czy obiekty matematyczne są przez nas tworzone, czy też są przez nas odkrywane. Ja osobiście skłaniam się do przekonania, że to jest, że one są jednak przez nas odkrywane, znaczy, że one są bardziej fundamentalne, ponieważ my jesteśmy elementami świata, więc jakby no najpierw są one, a dopiero potem my przyszliśmy i próbujemy je odkrywać.